Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, stwierdzam kworum i przyjęcie protokołów od 161 do 163 posiedzenia komisji wobec nie wniesienia do nich zastrzeżeń. Witam Państwa posłów, witam gości, przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z panem przewodniczącym Witoldem Kołodziejskim i z panem ministrem Januszem, profesorem Januszem Kaweckim, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka Cyfrowej, po Cyfrowej Polski i Konfederacji Lewiatan. W porządku dziennym posiedzenia mamy punkt. Informacja przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat reklam w mediach elektronicznych, w tym agresywnego przekazu promowania zachowań przemocowych i sprawa reklam dla dzieci. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że komisja przyjmuje zaproponowany porządek dzienny. Sprzeciwu nie słyszę, przystępujemy więc do realizacji porządku dziennego. Bardzo proszę. Państwo dostaliście materiał, prawda, który dostaliśmy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego o przedstawienie informacji. Bardzo proszę Pani Ministrze. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo. Ja przesłałem na ręce pani przewodniczącej e, naszą e, informację. Ona jest dosyć szczegółowa, mam na nadzieję, że wyczerpująca. E, i myślę, że nie oczekujecie państwo ode mnie, żebym e, tę informację streszczał, więc może ja zasygnalizuję naj, naj, najważniejsze tezy z tej informacji. Poprosiłbym jeszcze panią e, dyrektor Departamentu Monitoringu, żeby opowiedziała o monitoringach, które Krajowa Rada e, przeprowadziła i chciałem dwa problemy zasygnalizować jakby natury ogólniejszej, z którymi się w tej chwili stykamy. Więc jeśli chodzi o sam, proszę, panie. sam e, temat, to e, tak naprawdę my obracamy się wokół dwóch zagadnień, czyli z jednej strony e, tym obowiązkiem Krajowej Rady, jakim jest kontrola przekazów handlowych, czyli reklam e, w mediach elektronicznych, a z drugiej strony ochrona małoletnich. Jeśli chodzi o, adresowane, o reklamy adresowane do dzieci, to jak, jako takich wprost nie może być reklam adresowanych do dzieci, ponieważ, ponieważ to są innego rodzaju ograniczenia, ale wiemy, że reklamy na dzieci oddziałują i mogą działać w sposób niekorzystny, stąd jakby my bierzemy to pod uwagę analizując pod kątem różnych przepisów zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji. Te przepisy to między innymi artykuł 18 ustawy, czyli zakaz nadawania określonych przekazów handlowych, w tym artykuł 18b. Zakaz nadawania przekazów handlowych naruszających godność ludzkości, sprzyjających zachowaniu zagrażającym zdrowiu, zagrażającym małoletnim, zakaz nadawania ukrytych przekazów handlowych, to jest 18c, zakaz sponsorowania audycji oraz lokowania produktu odpowiednie artykuły 17 a ustawy. No ale my również w ramach naszych, naszych obowiązków badamy, kontrolujemy i mamy odpowiednie kompetencje do podejmowania działań również w zakresie audiowizualnych usług na żądanie, czyli również w tej chwili. Mamy znacznie rozszerzone zakresy monitoringu, bo, bo musimy też monitorować, sprawdzać i kontrolować audiowizualne usługi na żądanie czyli wszystkie serwisy VOD, które są coraz popularniejsze. Do tego mamy jeszcze pewne, pewne zobowiązania i pewne interpretacje, które wynikają z naszej, z naszej ustawy, a mianowicie zakaz przeżywania w celu nadawania reklam lub telesprzedaży audycji dla dzieci. To jest sprawa istotna. Myślę, że warta rozważenia przez, przez Wysoką Komisję w tej chwili przynajmniej zasygnalizowanie, bo generuje różnego rodzaju problemy po stronie i odbiorców i kontrolującego ją ich urzędu jak i nadawców, ale to o tym powiem za chwilę. Jeśli chodzi o szczegółowe szczegółowe raporty z Naszego sprawozdania, to znaczy raporty, to one są oprócz informacji, którą złożyłem na ręce pani przewodniczącej, również y, y, zamieszczone w sprawozdaniu Krajowej Rady Radio Pani i Telewizji. Tam y, szczegółowo też mówimy i podsumowujemy mijający rok pod kątem, y, pod kątem kontroli. Przekazów, które mogłyby zagrażać prawidłowemu rozwojowi małoletnich. W ramach prac związanych z VOD, my kontrolujemy i Krajowa Rada monitorowała biblioteki programowe zapewniane, tworzone przez dostawców tych usług, czy tam jest odpowiednia kategoria odpowiednie oznakowanie audycji, czy też programów, filmów. Zastosowane i to za chwilę pani dyrektor też o tym opowie, ale również kategoria VOD, czyli usług wideo na żądanie, to obejmuje serwisy, które. które w prawie polskim już nie tylko ze względu na ustawę o i telewizji są e, zakazane, a w każdym razie wymagają bardzo dokładnych zabezpieczeń, jeśli chodzi o e, dostęp i możliwość dostępu do, e, do tych treści przez osoby e, ma, e, nieletnie. Mówię tutaj o takich serwisach jak serwisy pornograficzne, które również przez ileś lat były e, przez Krajową Radę. E, nie tyle monitorowane, co analizowane i stosowne, stosowne kroki były podejmowane. Ale powiem o drugim aspekcie, który dzisiaj chciałem poruszyć. Większość tego typu usług, i już nie mówię tylko o, o pornografii, bo tu chodzi o po prostu brak zabezpieczeń. Tam Krajowa Rada zwracała uwagę, że i są wypracowane pewne normy, międzynarodowe normy zabezpieczeń, że nie wystarczy potwierdzenie decyzja użytkownika, że ma skończone 18 lat, ale też potwierdzenie jakby tego, tego uprawnienia. I, i, I to było podstawową, podstawową krytyką. Działania Krajowej Rady w poprzedniej również tej e, kadencji. Ileś, e, ileś e, spraw skończyło się e, wnioskami. Te serwisy albo się zamykały, albo migrowały. No w każdym razie tutaj jakiś dialog czy jakieś próby działania były podjęte. Ale e, bardzo znaczna część tego typu usług, jak i zresztą z normalnych serwisów w VOD z produkcją filmową, e, to są dostawcy tak zwani zdel zdelokalizowani, czyli dostawcy, którzy działają poza terytorium Polski, choć usługi, Chociażby ze względu na język, w którym te usługi są prezentowane, są przeznaczone dla odbiorców Polski. To jest tyle, jeśli chodzi o takie ogólne, ogólne, ogólne wprowadzenie. Ja tylko powiem też o skali i o problemie delokalizacji. Bo owszem, dzisiaj mówimy o, o przekazach reklamowych, o przekazach handlowych, natomiast no, w ogóle ochronę małoletnich pod kątem, pod kątem również programowym prowadzimy. Ale chciałem powiedzieć, że, że w naszych, naszych analizach są programy, które mają, są adresowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży i które mają koncesje polskie, bo w związku, zgodnie z polską naszą ustawą, my badamy tych koncesji ronaruszy, którzy mają, którzy mają koncesje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I to są programy, które są adresowane wprost do dzieci. To powiem, jakie to są programy. To są takie jak na przykład TVP ABC, Top Kids, Mini Mini, Nickelodeon, Bajka, TeleTun, tak, i polskie radio dzieciom, jeśli chodzi o nadawców radiowych, czyli programy w całości e, przeznaczone i e, w całości skierowane dla e, widowni czy audytorium dziecięcego, e, i w tej e, części widowni bardzo e, popularne. Natomiast e, takie programy jak, e, już mówię, Baby TV, BBC. E, Boomerang, Cartoon Network, Da Vinci, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, no i Polsat Gin to są programy również adresowane do polskich odbiorców, do polskich dzieci, ale mają koncesje innych krajów, na przykład wiele z nich ma koncesje brytyjskie. Właściwie to wszystkie mają koncesje brytyjskie. W związku z czym wszystkie zasady, o których mówimy, również te dotyczące przerywania programu dla dzieci reklamamy, również audycji dla dzieci, również te mówiące o zakazie reklamy niezdrowej żywności nie, nie odnoszą się do tych programów. Te możemy analizować na gruncie prawa brytyjskiego. I to, co Krajowa Rada no może w sytuacjach, w których widzimy zagrożenie, wysyłać do Ofcomu zawiadomienie, a Ofcom interpretując prawo brytyjskie, a nie prawo polskie, może podejmować albo nie podejmować działania. Celowo powiedziałem to y, tytułem wstępu ponieważ musimy zdawać sobie sprawę jaka jest skala jeżeli mówimy jak rozumiem też komisja jest zwołana w trosce o dzieci więc nasze dzieci on, y, oglądają y, nie wiedzą tak na jakieś, albo my nie wiemy na jakiej koncesji jest dany program. Ponieważ programy z, wy, z wyjątkiem TVP, ABC, ABC to są główne programy w, na platformach telewizyjnych płatnych, czyli albo kablowych, albo satelitarnych, to po prostu jest jeden ruch na pilocie i przełączamy się już na tak naprawdę zupełnie inny świat, również inny świat regulacyjny. Tam, gdzie można przerywać programy, audycje dla dzieci, reklamamy tam, gdzie można, reklamami tam, gdzie można, niezdrową żywność reklamować, aczkolwiek to jest problem bardziej dotyczący programów, programów młodzieżowych, ale takie programy jak MTV e, są również nie są programi, programami na polskich koncesjach. E, w związku z tym e, z tych ograniczeń i z tych e, e, zasad musimy zdawać sobie sprawę jak również to, że dostawcy VOD, dostawcy treści najczęściej są e, dostawcami z lokalizowymi, e, lokalizowanymi, tak? To znaczy my mówimy o Kilku dużych platformach, tak jak Player, tak jak TVP WOD, które są rzeczywiście zarejestrowanymi przedsiębiorcami polskimi, ale te największe, jak Netflix, HBO, nie mówię już o serwisach pornograficznych, czy, czy innego rodzaju serwisach VOD, często podejrzanych o, o udostępnianie treści nielegalnych, już nie mówię tutaj o walce z piractwem, ale to też ma swój dodatkowy aspekt, są po prostu poza polską jurysdykcją. No i walczymy o to, żeby jednak pewne, pewne zobowiązania dotyczyły kraju świadczenia usługi, czyli, krótko mówiąc, będziemy starać się przy nowelizacji dyrektywy, nowelizacji ustawy implementującej znowelizowaną dyrektywę audiowizualną, ten punkt widzenia przyjąć i tak i namawiać do tego, żeby, żeby jednak no, w interesie również nie tylko ochronie, ale również w interesie ekonomicznym polskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim też polskich widzów, takie regulacje jednak bardziej wiązać z krajem świadczenia usługi. Tam, gdzie jest polski język dla polskich odbiorców, no wiadomo, przynajmniej taki zdrowy rozsądek nakazuje, że powinny obowiązywać polskie regulacje i tak polskie zasady, ale też i polskie podatki, bo to też do tego się sprowadza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia, kwestia pewnych mechanizmów samoregulacyjnych. Otóż jest cenna inicjatywa Krajowa Rada Brała w tym udział, ale tu też Rada Reklamy podjęła wyzwanie stworzenie kodeksu samoregulacyjnego, kodeksu etycznego mówiącego specjalnie o reklamie dla dzieci. Czym ta reklama się ma cechować, czym nie. Całe mnóstwo różnych różnych propozycji. Rada Reklamy jest tym ciałem uznawanym z, y, przez y, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które spełnia kryteria, y, jeśli chodzi o samą współregulację, tam jest y, 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 są odpowiednie też ciała, które które czuwają nad, nad przestrzeganiem kodeksów jest, y, jest y, tam jest Rada Etyki. Komisja Komisji, Komisji Etyki i Reklamy. Ta samoregulacja wydaje mi się, do tej pory się, się sprawdzała, czyli Komisja Etyki i Reklamy skutecznie działa i w ramach nie regulatora, tylko samoregulacji, czyli samo środowisko decyduje i są te sądy koleżeńskie, które, które wiele reklam ich zdaniem nieetycznych wycofali. W związku z tym, no, uważam, że przy tak materii tak drażliwej, bo to czy jest coś etyczne, czy nieetyczne, zawsze mogą być różne głośne. No naj, naj, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie mechanizm samoregulacyjny, gdzie to samo środowisko stwierdza, czy coś można emitować, czy nie. I wiele reklam w ten sposób zostało wycołanych. Mamy taką propozycję. Panie przewodniczący, tam biorą w tym udział wszyscy znaczący nadawcy na rynku polskim? Czy... Głównie reklamodawcy. Natomiast jeżeli taki kodeks zostaje przyjęty, to Nadawcy się zobowiązują tak, do, znaczy są różne formy. My mamy doświadczenia dobre z y, ograniczeniami, jeśli chodzi o reklamę niezdrowej żywności, gdzie to jest porozumienie między nadawcami a producentami żywności, tak. To jest jakby część tylko y, reklamodawców, ale właśnie tych, którzy są bezpośrednio zainteresowani. I to działa, ten, że to funkcjonuje. Tutaj nie potrzeba było żadnych dodatkowych rozwiązań ustawowych wprowadzać. Po prostu producenci się zobowiązują, że żywność spełniająca pewne parametry, nie spełniająca pewnych parametrów nie będzie. Będzie reklamowana i daje taką metryczkę do, do, do swojej reklamy, że to jest reklama, która spełnia te założenia, i wtedy nadawca przyjmuje. Bez, bez tej metryczki nie przyjmuje. To jest dobry mechanizm i tak naprawdę, odkąd to wprowadziła, to Krajowa Rada nie miała problemów z regulacją pod tym kątem tego, tego segmentu reklamy i to wystarcza. Mamy nadzieję, że. Że pewne regulacje uda się podobne wypracować wspólnie z Radą Etyki Reklamy. To jest szereg działań, które określamy jak i takie, jako w ramach takiego dialogu z nadawcami i z całym rynkiem. No i wygląda na to, że, że inaczej, nie powiem, że wygląda. Jest szansa, że, że, że taką samą regulację udałoby się stworzyć. Ona idzie nawet szerzej, bo ona mówi o, o rzeczach, nad którymi Krajowa Rada już nie ma zupełnie władzwa, czyli o, o jakby etyczności. Występowania w reklamach, czyli o pewnych ograniczeniach dotyczących, dotyczących dzieci w reklamie, czyli aktorów dziecięcych. Tak? I tutaj też no, może być dyskusja, na ile e, i jak restrykcyjnie odnosić się do tego, aczkolwiek uważam, że no, nie należy dążyć do całkowitego ograniczenia udziału dzieci w reklamie, bo trudno reklamować, nie wiem pieluszki bez wizerunku dziecka, tak, ale, ale można by stworzyć pewne zasady, które, które będą też chroniły interesów tych dziecięcych aktorów, szczególnie w sytuacji, gdy, gdy dorośli tych, tej ochrony nie, nie zapewniają, tak, ale to jest właśnie materiał samoregulacyjny i nad tym pracujemy. W, Pierwszym zagadnieniu, o którym mówiłem, chciałem poruszyć, to jest to przerywanie filmów reklamami, audycji dla dzieci. Oczywiście założenie jest słuszne, bo chodziło o to, żeby ta reklama nie była kierowana bezpośrednio do dzieci, więc jeżeli jest coś ewidentnie dla dzieci i nagle jest przerwa na, na blok reklamowy, możemy się spodziewać, że to dziecko będzie odbiorcą i będzie samo konsumowało tę reklamę i niewyposażone w odpowiednie mechanizmy obronne no po prostu będzie zbyt, bo to jest przecież duże niebezpieczeństwo. Bezpośrednio przyjmowało takie, takie sugestie. I sama zasada wydaje się słuszna, ale zbyt restrykcyjne jej stosowanie, a nie da się inaczej stosować, bo tak jest określone w ustawie, nas, nas, tworzy pewne problemy. A mianowicie ostatnio prowadzimy kilka postępowań z nadawcami, gdzie jest przerwany film. No i taki film pełnometrażowy, jak na przykład Shrek czy inne długie. Kosztowna, więc drogie też, jeśli chodzi o zakup praw materiały są emitowane. I tak naprawdę ciężko sobie na dłuższą metę wyobrazić rynek medialny, mediów elektronicznych, w którym nadawcy musieliby kupować takie, takie, mieliby kupować takie, takie produkcje bez możliwości przerwania ich reklamami. Po prostu to się nie opłaca. W założeniu to ograniczenie miało być przeznaczone do tych krótkich, krótszych form filmowych, czyli takich dziecięcych kreskówek, tego typu rzeczy. Dodatkowo mamy duży problem z definicją audycji dla dzieci. Tak? Nadawcy zwracają nam uwagę, że tego typu produkcje, jak, jak, jak mówiłem, oglądają większość ludzi dorośli, a nie dzieci. Tak? To, nie są, to nie są filmy przeznaczone wyłącznie dla dzieci, ale według e, e, Interpretacji również orzecznictwa, i my do tego tak podchodzimy. Audycje, które również oglądają dzieci, są tymi audycjami dla dzieci i one podlegają tym ograniczeniom. Krótko mówiąc, sprowadza się to do tego, że polscy nadawcy tracą szansę na, na emitowanie takich, takich pozycji. Natomiast ci nadawcy zdelokalizowani nie, bo w prawie europejskim, w prawie innych krajów taka możliwość jest. Czyli, krótko mówiąc, Disney może swoje produkcje przerywać na swoim kanale, ale produkcja Disney'a na kanale polskiej koncesji już nie może być przerwana. Ja mówię o tym, dlatego że to jest stosunkowo sprawa nowa. To znaczy, ona wyszła gdzieś tam pod koniec poprzedniej kadencji Krajowej Rady. E, wcześniej nie była specjalnie, e, nie chcę powiedzieć, na no w każdym razie, wcześniej nie było takich, Krajowa Rada nie, nie, nie prowadziła e, takich takich postępowań w międzyczasie pewnie ileś rzeczy się dotarło, jeśli chodzi o interpretacje prawne. W każdym razie teraz problem jest duży do tego stopnia, że Krajowa Rada zaproponowała Ministerstwu Kultury zmiany, bo przygotowaliśmy pakiet zmian, tak zwaną ustawę czyszczącą do, do, do ustawy o radiofonii i telewizji i między innymi zmianę dostosowującą to do, do ogółu rozwiązań europejskich, czyli możliwość przerywania tego typu produkcji, czyli tych długich, tak, nie krótszych niż 60 minut czy 30 minut tam było, żeby taką możliwość prowadzić. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj traktujemy to jako złamanie ustawy, a sami proponujemy nowelizację pod tym właśnie kątem. Bardzo krótko bym chciał poprosić Panią Dyrektor o taką statystykę, ile, ile tych kontroli jakich było. Powiem tylko, że jeśli chodzi o, samą, o same przekazy handlowe, same reklamy. To tutaj zbyt dużo interwencji na szczęście nie było. Było kilka takich znaczących, jak na przykład reklama jednego z, jednej z firm ubezpieczeniowych, gdzie, gdzie pokazywano pewne zachowanie skrajnie niebezpieczne, jakieś tam balansowanie na, 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 na balustradzie i ten jakby antidotum na no to miało być gwarancja ubezpieczenia. Więc myśmy w takiej, w, takiej, w takiej sytuacji od razu się zwróciliśmy do nadawców, to nam zależy na czasie, więc, więc jakby bezpośrednio się zwracamy do. Wszystkich nadawców, którzy tego typu reklamy emitują, i nadawcy w ciągu dwóch godzin czy trzech wycofali taką reklamę. Inna reklama napoju energetyzującego, tak, też zachowanie, no, no, no skrajnie niebezpieczne, możliwość. możliwość tak naprawdę zagrażające postawie zdrowiu albo nawet życiu. Też nadawca w ciągu bardzo nadawcy w bardzo szybkim czasie takie reklamy wycofali. Tu nawet nie musieliśmy specjalnego postępowania prowadzić jeszcze inna reklama w ostatnim czasie to reklama, która jakby podważała bardzo mocno pozycję rodzica, w, ale w taki ewidentny sposób nie wiem, jaki był sens takiej reklamy, ale w każdym razie również tutaj interwencja Krajowej Rady bezpośrednio do, do odniosła szybki skutek. Jeśli można, pani dyrektor, tylko by krótko przedstawiła statystyki. Bardzo proszę pani dyrektor, Dziękuję. oczywiście. Dziękuję. Szanowna komisja, szanowni państwo, przedstawię kilka danych liczbowych dotyczących monitoringów oraz działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie kontroli przekazów handlowych, jak również ochrony małoletnich. W tym obszarze. Y, y, przygotowałam dane obejmujące y, okres od 2017 do chwili obecnej i tak przykładowo, jeżeli chodzi o programy telewizyjne, to w 2017 roku y, y, zmonitorowaliśmy 123 programy telewizyjne. W wyniku tych monitoringów przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał 7 decyzji stwierdzających naruszenie przepisów ustawy o Radiofonii i Telewizji wraz z nałożeniem kary finansowej na, na nadawców, 10 wezwań i wszczętych postępowań oraz trzy postępowania wyjaśniające. Dotyczyło to głównie przerywania audycji dla dzieci reklamami, nadmierną ekspozycją lokowanego produktu. W 2018 trochę zwiększyła się liczba programów objętych kontrolą, ponieważ liczba ta wyniosła 129 programów. Wzrosła o połowę liczba wydanych przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzji o nałożeniu kary finansowej na nadawców telewizyjnych. Wynosi, Wynosiła ona bowiem 14. I wezwań było aż 30, postępowań wyjaśniających 8, i ponownie dotyczyło to nadmiernej ekspozycji lokowanego produktu, przekroczenia czasu emisji reklam, reklamy piwa w czasie niedozwolonym. I tutaj bardzo interesująca, bo precedensowa sprawa, o której być może, jeżeli Państwo pozwolą, powiem za chwilę, również dotycząca przekazów handlowych naruszających godność ludzką oraz zagrażających rozwojowi małoletnich odbiorców. W 2019. Zmonitorowanych zostało 14 programów telewizyjnych, została wydana jedna decyzja przez organ w zakresie przekazów handlowych, dwa wezwania oraz aż 10 postępowań wyjaśniających. I ponownie dotyczyło to reklamy piwa w czasie niedozwolonym, wszczęcia postępowań w przedmiocie przerywania audycji reklamami, y, ukryte przekazy oraz y, 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 również y, zachowania zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. Jeśli chodzi o programy radiowe. W 2017 objętych monitoringiem zostało 281 programów. W wyniku tych monitoringów organ wydał 4 decyzje o nałożeniu kary finansowej na nadawców programów radiowych, 34 wezwania i wszczęcia postępowań i 7 postępowań wyjaśniających. W 2018 liczba programów objętych kontrolą kształtowała się na poziomie 292 programów, a decyzji było aż 11 wydanych. Wezwań 32, 8 postępowań wyjaśniających. W 2019 liczba programów objęto, objętych kontrolą wynosi 45. W tej chwili prowadzone są dwa postępowania, i, dwa, czter, cztery postępowania wyjaśniające i zostały wystosowane dwa wezwania do nadawców radiowych. Jeśli chodzi o VUD. A w 2000, latach 2017-2018 poddano monitoringowi 85 serwisów UD zarejestrowanych w Polsce. Od marca 2019 trwają postępowania sprawdzające dotyczące najpopularniejszych dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Wybrane audycje z katalogów kontrolowane są pod kątem zgodności z przepisami ustawy radiofonii i telewizji w zakresie właściwego oznaczania przekazów handlowych, nienaruszenia integralności audycji oraz lokowania produktu. Tylko celem wyjaśnienia chciałabym dodać, że jeśli chodzi o serwisy VOD, to tutaj ustawodawca przewidział trochę mniej restrykcyjne przepisy niż wobec nadawców linearnych, czyli nadawców radiowych i telewizyjnych. Jeśli chodzi o ochronę małoletnich w serwisach VOD w latach 2017-2019, to w 2017 objęto monitoringiem aż 553 serwisy VOD pod kątem treści pornograficznych i był to już trzeci tego rodzaju monitoring przeprowadzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdyż sukcesywnie od 2015 prowadzimy tego rodzaju monitoringi. W wyniku powyższych działań przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nakłada karę pieniężną na dostawcę usługi medialnej na żądanie zawierającej treści pornograficzne w związku z brakiem skutecznych zabezpieczeń przed dostępem osób małoletnich. W 2018 przeprowadzono kontrolę 543 dostawców usług VOD zawierających treści pornograficzne i kontrola wykazała, że aż 53 strony internetowe nie posiadają stosownych zabezpieczeń przed dostępem osób małoletnich. Jednakże tylko dwa, dwa serwisy spośród 54 okazały się, że są zarejestrowane w Polsce i tylko wobec nich przewodniczący mógł zastosować przewidziane w ustawie środki dyscyplinujące. Na 2019 zaplanowany został monitoring najpopularniejszych serwisów VOD, stanowiących około 70% całego rynku usług, usług VOD. Chcę tylko tutaj też celem uzupełnienia powiedzieć, że nasz rynek usług VOD jest bardzo rozwinięty. Jest bowiem, jeśli chodzi o liczbę usług VOD, trzeci w Europie według danych zebranych przez organy regulacyjne Unii Europejskiej. No i ten monitoring będzie również pod kątem ochrony małoletnich, czyli kategoryzacja treści przez nadawców i właściwe ich oznaczenie oraz, oraz y, stosowne zabezpieczenia przed treściami pornograficznymi. Dodatkowo w 2018 i obecnym prowadzimy y, 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 bardzo tutaj rozbudowaną współpracę z regulatorami innych krajów europejskich w celu wymiany informacji oraz y, stosowania y, przepisów dotyczących ochrony y, małoletnich. Teraz może jeszcze tylko wspomnę o kilku dodatkowych działaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mianowicie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji również przeprowadza analizy i ekspertyzy psychologiczne dotyczące reklam skierowanych do dzieci oraz reklam wykorzystujących wizerunek dzieci w reklamie. I tak przykładowo ostatnio na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została przygotowana analiza aspektów wychowawczych i perswazyjnych reklam z udziałem dzieci. Raport ten stanowi rezultat prac interdyscyplinarnego zespołu badawczego analizującego Specyfikę reklam eksponujących dzieci jako bohaterów tych przekazów i badanie obejmowało swym zakresem 60 przekazów handlowych. I e, drugi też wydaje się nam bardzo interesująca ekspertyza jest to ekspertyza psychologiczna przygotowana pod kątem ochrony małoletnich, e, e, dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka w reklamie ekspertyza autorstwa pani dr Lucyny Kirwil. Tutaj już badane były aspekty psychologiczne i ewentualne potencjalne zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dziecka związanego z, z, przekazem, z przekazami handlowymi, z jego, z jego wpływem na, na, na rozwój dziecka i z treściami tam zawartymi. Jeśli chodzi o tę sprawę precedensową, o której wspomniałam wcześniej, to tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odniosła duży sukces, gdyż to, ta sprawa dotyczyła decyzji o ukaraniu nadawcy w związku z naruszeniem przez niego norm ustanowionych oczywiście w zakresie przekazów handlowych, ale dotyczącej ochrony małoletnich, a mianowicie naruszenia artykułu 18 ust. 1 ustawy poprzez rozpowszechnianie przekazów handlowych. Tu podkreślam szczególnie, bo to jest pierwsza tego typu sprawa, że przekazy handlowe, a nie audycje bądź filmy, zawierające treści pornograficzne, a więc zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich odbiorców oraz dodatkowo, tym samym poprzez to samo poprzez rozpowszechnienie tych samych materiałów przekazów handlowych naruszenie artykułu 16b ustęp 3 punkt 1 ustawy o radiofonii telewizji Czyli rozpowszechnienie przekazów handlowych naruszających godność ludzką. Pragnę potwierdzić, czy po raz pierwszy, znaczy powtórzyć, czy po raz pierwszy w historii z tytułu naruszenia tych przepisów została wydana decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaraniu nadawców. Dotyczyło to bloków telesprzedażowych, telesprzedażowych zatytułowanych tylko dla dorosłych i emitowanych w późnych porach godzinnych jednakowo zawierających sceny, fragmenty scen aktów seksualnych z wykorzystaniem różnych pozycji seksualnych i przedstawiających kobiety jako w sposób przedmiotowy jako środek do zachęcania zakupów specyficznych towarów i usług mówiąc specyficznych to filmów pornograficznych z ich udziałem zdjęć pornograficznych z ich udziałem usług towarzyskich i seksualnych. Decyzja jest prawomocna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko już, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja tylko się zapytała, czy może, bo by interesowałyby nas chyba przynajmniej jakieś główne konkluzje. Pani wspomniała o tych dwóch ekspertyzach czy Nie opiniach jest. dotyczących tam, różnych aspektów wykorzystania wizerunku dzieci w reklamie. To gdyby można takie konkluzje jednak usłyszeć. I tylko tyle jeszcze, że no taka troszkę mam wątpliwości co do stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie przerywania tych długich produkcji filmowych dla dzieci. Bo to ja rozumiem, że jednak można i inaczej zarobić na tym, bo to i wizerunkowo jest ważne dla niektóre propozycje programowe dla stacji i przecież są reklamy przed i potem. No myślę, że to może taka zbyt dużo i... i Daleko idąca uległość co do interesów nadawców w tym względzie. Pani Przewodnicząca, ale może, jest, może nie tak pytanie/odpowiedź, tylko kilka pytań, dobrze i dopiero. Bo się zgłaszała już Pani Przewodnicząca, Pani Poseł Anna Sobecka. Bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otóż uważam, że reklamy w, w programach dla dzieci to jest strasznie trudny problem, dlatego że więcej niesie ze sobą zagrożeń niż tak naprawdę korzyści. Szkodzi zdrowiu, szkodzi zdrowiu psychicznemu, szkodzi moralności. W związku z tym ja mam pytanie, czy Państwo z Krajowej Rady nie uważają, aby programy dla dzieci były pozbawione reklam? Dziecko nie zarabia. Dziecko nie może konsumować tych reklam, które im się podaje. W związku z tym, po co? Reklamy w programach dla dzieci. Sądzę, tak jest moje zdanie, że programy dla dzieci powinny być sponsorowane, no, tak jak utrzymuje się na przykład telewizja z abonamentu, więc z abonamentu, albo z budżetu państwa, natomiast nie z reklam programy dla dzieci. Bo w, y, niosą ze sobą zbyt wiele zagrożeń dla rozwoju psychicznego, fizycznego dziecka. Takie jest moje zdanie. Druga sprawa to wykorzystanie dzieci y, przy produkcji reklam. Często spotykam się z nadużyciem. Ze strony producentów, gdzie wykorzystuje się dziecko w reklamie. Oczywiście ono ma ocieplać wizerunek tej całościowej reklamy i ma być bardziej przyjazne, bardziej przyjazne dla konsumenta. To też jest pewne zagrożenie. Tutaj też wykorzystuje się Dzieci zupełnie niepotrzebnie. Moim zdaniem y, potrzebna jest ekspertyza, y, taka, która by dawała jednoznaczną odpowiedź na to, czy programy dla dzieci powinny zawierać reklamy. Jakiekolwiek, od, bo y, mówimy tutaj już o pornografii, mówimy o w ogóle Dorosłych, dla dorosłych przekazywanych treści, więc no, jak to się ma do programów dla dzieci. No, tu jest poważne nadużycie i nieodpowiedzialność ludzi, decydentów, które, którzy podejmują się takiej kompilacji zdarzeń. Program dla dzieci i reklama wręcz dla dorosłych, to tyle, co bym miała do powiedzenia. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałam dopytać, bo Pan mówił tu o programach dla dzieci, wymieniając inne poza, poza tymi znanymi polskimi, mówiąc, że większość z nich ma koncesje brytyjskie. I stąd, czy jakby nasza jurysdykcja, czy zastosowanie naszej ustawy, no nie bardzo do nich trafia. Ja chciałam uściślić, czy ja mam z tego wnioskować, że artykuł 16b ustęp drugi ustawy o radiofonii i telewizji jest takim czysto polskim wynalazkiem, bo, no bo no przynajmniej do tej pory, jeszcze do dzisiaj Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, więc gdyby... E, ten, te zapisy były oparte o dyrektywy europejskie. No to mielibyśmy jednak pełne prawo, by w taki czy inny sposób, jeżeli nam się coś nie podoba, ingerować. Tak mi się wydaje. Więc yy, mogłabym tak zrozumieć, że, że to wszystko myśmy sobie tu sami powymyślali. Może tak jest, ja tego nie wiem. Nie odnoszę się tylko do przerywania. Wiem, że przerywanie jest rzeczywiście taką z specyficznym. Patentem polskim, ale myślałam, że inne kwestie także. Druga sprawa jest taka: właśnie mówiła pani dyrektor o tych ekspertyzach. Ja chciałam iść troszkę dalej niż pani przewodnicząca Kruk, bo ja bardzo chętnie bym się w ogóle zapoznała w całości, przecież można nam przekazać z tymi ekspertyzami i też chciałam uściślić, bo. Swego czasu obiło mi się o uszy, być może nie miałam możliwości tego zweryfikowania. Czy to pani mówi o ekspertyzach zamówionych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji doraźnie? Czy pani mówi o jakimś programie, bo ja o czymś takim słyszałam? Badań naukowych podjętych przez Krajową Radę wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, znaczy ja słyszałam jakby szerszym i bardziej systemowym, rozwiązaniu, ale być może mówię nie, nie weryfikowałam, teraz mi się to w tej chwili na nasunęło. Niemniej tak czy owak, jeżeli cokolwiek Państwo macie, no to przekażcie dam, bo robimy posiedzenie, mówimy o reklamach, bardzo nas to interesuje, a dobrze byłoby nawet przedtem się z takim tekstem zapoznać. I to chyba te dwie kwestie. Jest jeszcze trzecia taka: no właściwie to, to jest tak, że to prawie historyczny dzień, bo ja w części się dzisiaj chciałabym zgodzić z tym, co mówiła pani przewodnicząca Sobecka, więc to sama gdzieś to sobie zapiszę. Bo rzeczywiście mnie od bardzo dawna bardzo przeszkadza udział dzieci w reklamach, zresztą przeszkadza mi. Jakby według mnie taka cienka granica między tym, czy, czy to dziecko w reklamie, to nawet jak jemu bezpośrednio nie szkodzi, czy on jednak jest to ten warunek spełniony, że ono wywiera presję na rodziców do kupienia czegoś tam, bo jednak tak jest. No to nie ulega wątpliwości, a teoretycznie jest to zakazane, więc sprawa jest bardzo cienka. Natomiast do tej, i do tego momentu się z panią przewodniczącą Sobecką zgadzam, natomiast dalej już troszkę będzie gorzej, bo zwracam uwagę, że żadnego dziecka do reklamy się nie weźmie, jak nie, we, nie wyrażą zgody rodzice. No więc jeżeli tak rodzice i rodzina wychowuje, no to może trochę zacznijmy wychowywać tych rodziców i tę rodzinę, bo mnie i dzieci w reklamie denerwują i denerwują mnie te wszystkie Show z udziałem małych mis czy też jakiś takich, bo to jest po prostu to jest no, wypaczenie, myślę, częściowo psychiki dziecka w zależności od tego w jakim to jest wieku. Więc warto byłoby także pod tym kątem na, to, na ten problem spojrzeć. Dziękuję. Dziękuję, ale może rodziny to już nie wychowujmy, Pani Przewodnicząca. No. Bardzo nie proszę nie wiem, pani poseł Czerwińska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, ja mam taką prośbę o przekazanie mi na piśmie takiej imiennej listy nadawców, którzy y, dopuścili się tych uchybień, wszystkich tych wobec których musiał Pan podjąć środki dyscyplinujące, bo tutaj występują anonimowo, zarówno w tym raporcie, który otrzymaliśmy na piśmie, jak i, jak i w relacji, w raporcie, który Pani nam przedstawiła. I prosiłabym również o zestawienie wszystkich rodzajów tych środków, czy dyscyplinujących, czy kar, także finansowych, wysokość. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie, przerywanie filmów czy audycji dla dzieci reklamami. To jest tak, że oczywiście audycje dla dzieci nie w polskim prawie nie mogą być przerywane reklamami. Problem jest z tym, że za taką audycję trafimy, traktujemy również film kino feminine, czyli film, którym ogląda załóżmy 20% są widownie dziecięca, a 80% to są dorośli. Chodzi mi o te duże takie hollywoodzkie produkcje, które są też, jakby aspekt finansowy jest dodatkowym, chociaż Krajowa Rada również jest od czuwania nad rynkiem mediów, więc nie tylko od kontroli, poprawności, ale też jakby stymulowania rozwoju i ja tu po, podzielam jednak te racje nadawców, że bardzo ciężko finansowo te, te, te filmy jest udźwignąć tego typu koszty, ale od razu mówię, w polskim prawie teraz jest to zakazane i jeżeli miałoby być zmienione, to by było zmienione między innymi na tej komisji, więc jakby ta dyskusja pewnie jeszcze będzie nas czekała przy nowelizacji, przy nowelizacji ustawy Implementującej nową dyrektywę, czy to jest tylko polska specyfika ta, ta szósta, szesnastka? To jest tak, że dyrektywa określa pewne ramy, widełki. Dolną i górną granicę, a państwa członkowskie po prostu wybierają sobie tutaj, dostosowują do swoich, do swoich wymagań, tradycji, kultury itd. W związku z czym w ramach tych na przykład implementacji, poprzedniej implementacji dyrektywy, tutaj była możliwość, że można przerywać, można nie przerywać, można to inaczej, a w polskim prawie nie można, ale już w prawie brytyjskim można, czy w holenderskim można. Na pr... Na przykład, ja powiem ogólnie jeszcze o, o przekazy handlowe. Kwestia, kwestia tylko rynek jest, europejski jest rynkiem wolnym, nawet w tym kontekście medialnym, gdzie wszędzie jest regulowany, ale nadawca, jeżeli to nie jest nadawca naziemny, może swoje koncesje przenosić do, do, do innych państw członkowskich pod inne, podlegające innym regulatorom i innym ustawom, innemu prawu. I na przykład mieliśmy taką sytuację, w którym y, nadawcy idą, bo to jest tak, i ten mechanizm wygląda w ten sposób, nadawcy idą tam, gdzie mają dogodniejsze y, warunki. I tak jak była tu kiedyś dyskusja, bo w komisji petycji było to, żeby ograniczyć czas reklamowy w Polsce. I mamy 12 minut na godzinę, maksymalnie nieprzekraczający, nie i to jest ta górna granica też dyrektywy, y, zakreślona w y, dyrektywie. Możemy zmienić na przykład do 6 minut, ale wtedy ci wszyscy nadawcy... Y, przeniosą swoje, zdelokalizują się, przeniosą swoje koncesje tam, gdzie, gdzie mają te warunki lepsze, więc efektu nie będzie tego, o który by nam chodziło. I taki mechanizm musimy brać pod uwagę. Jaka jest historia? Na przykład, jeśli chodzi akurat o, o, o kwestie. Niezdrowej żywności. Ja mówię, że większość tych dziecięcych programów to jest to jest na koncesji OFKOMU, czyli koncesji brytyjskiej. Ale to nie, nie ma znaczenia, czy to jest brytyjska, czy inna, ale. Na przykład, jeżeli w Brytyj... Bo akurat w Wielkiej Brytanii prawo i zakaz reklamy niezdrowej żywności jest jeszcze ma no, jeszcze dłuższą tradycję niż, niż ta dyskusja, która była w Polsce i tam wprowadzili wcześniej takie prawo. Efekt był taki, że programy dziecięce tej reklamy akurat nie, nie... Nie zabierały, ale młodzieżowe tak. I nagle wszystkie stacje, te programy muzyczne młodzieżowe, jak MTV, przeniosły swoje koncesje z koncesji brytyjskiej ofkomowej na koncesję regulatora czeskiego, czyli do Pragi. Dlatego, że tam nie było tych ograniczeń. I teraz te same programy są nadawane mają tych samych widzów w całej Unii Europejskiej natomiast podlegają innym regulacjom, więc my, wyznaczając te progi regulacyjne, też raczej powinniśmy to robić w taki sposób, żeby prawo stanowione w krajach członkowskich, było te, te parametry były zbliżone do siebie po to, żeby właśnie uniknąć takich migracji. Tak? Więc dlatego ja mówię, że warto przemyśleć tę możliwość przerywania nie audycji, ale filmów familijnych, żeby być może dodefiniować, czym jest audycja dla dzieci, żeby, żeby nie mieć powstrzymać ten mechanizm, nad którym później już nie mamy kontroli, tak? Bo przecież to nie o to chodzi, żeby Krajowa Rada ma ambicje, żeby więcej programów było na koncesjach polskich. Nie, chodzi o to, że wtedy my mamy lepsze narzędzia, które, które pozwalają nam nawet nie kontrolować, ale poprowadzić dialog z nadawcami, bo przecież o tym mówimy. Jeśli chodzi natomiast o kwestie dzieci w reklamie, czyli aktorów dziecięcych to to jest rzecz, która wykrocza poza nasz zakres ustawowy, bo to już my mówimy o pewnych zachowaniach etycznych związanych, no to już Rzecznik Praw Dziecka tak naprawdę powinien najbardziej się w tej kwestii wypowiadać, ale znaczy dla nas reklama jest reklamą, czy ona jest dozwolona, czy nie, mamy swoje parametry, które mierzymy i, i, i to jak powstaje, tak samo jak powstaje audycja, program, film, My nie mamy, to w ogóle konstytucja nam t, t, takich ingerencji e, e, zakazuje na pewno ustawa. W związku z tym my, to do nas nie, nie należy i nie powinno należeć. Aczkolwiek uważam, że to jest dobra materia do właśnie takiej samoregulacji, kiedy to samo środowisko e, określi. Tym bardziej, że to są zasady, które wymagają często bardzo, bardzo subtelnych rozróżnień, kiedy jest uzasadnione, a kiedy nie jest. Chyba, że powiemy, że w ogóle dzieci mają nie być w reklamie. Też może to być dyskutowane, czy takie rozwiązanie. Być może tak, ale to trochę z drugiej strony jest zachwianie obrazu rzeczywistości, kiedy pokazujemy rodzinę, w której nie ma dzieci. tak? Więc też nie wiem, czy to jest. No men, trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Jeśli chodzi o i listę tych tych decyzji to oczywiście ją przekażemy one dotyczyły różnych kwestii i bardzo różnych nadawców i zarówno, zarówno publicznego nadawcy jak i wszystkich dużych nadawców komercyjnych raczej raczej staramy się tutaj wypracować i też uświadamiać nadawców co co jak my y, interpretujemy jak należy to interpretować nawet y, nawet departament monitoringu organizuje specjalne szkolenia dla nadawców my zapraszamy y, Odpowiednie osoby, które się w tym zajmują, do tego, żeby je uświadamiać, jak traktujemy, czym jest dla nas przekaz ukryty handlowy, audycja sponsorowana, na co zwracać uwagę i tak dalej. Bo część co wiele postępowań wszczynamy z urzędu, tak naprawdę mając świadomość tego, że to było czyjeś niedopatrzenie, tak? że, że nie wiem, błąd programowy, jeżeli chodzi o przekroczenie limitów. Kiedyś w jakim, u jednego nadawcu, u nadawców popsuł się serwer reklamy. I nagle o 6 rano czy o, o, o 7 rano wypuścił ileś reklam y, piwa i my wiemy, że o tej godzinie akurat ten nadawca i tak nie miał, miał znikome, y, z, znikomą widownię, no, że to był błąd maszyny i tak dalej, ale, ale no, Tutaj też wzajemna relacja i, i zrozumienie naszych, naszych pozycji jest, jest bardzo istotne, więc to nie jest tak, że my złośliwie tutaj podchodzimy do, do yy, i cieszymy się, kiedy możemy nadawcę ukarać, ale, ale wręcz przeciwnie, yy, ale z drugiej strony no, ci nadawcy też jako przedsiębiorcy muszą zrozumieć warunki i parametry, w których my działamy. Ale taką listę oczywiście przekażemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A o te ekspertyzy, ekspertyzy. możemy. Ekspertyzy to y, oczywiście też je udostępnimy. Y, jedna z nich była robiona w ramach tego, y, tego programu badawczego z uniwersytetem, ale tu musimy się y, y, też powiedzieć, że y, robimy teraz też inne w ramach y, prac nad ochroną małoletnich. Y, różnego rodzaju inne ekspertyzy i też mamy swoje, swoje tutaj sukcesy na tym polu, bo między innymi występując o, o, o mając wątpliwości co do zmiany, co do kwalifikacji wiekowej jednego z seriali terenowej przeznaczonej dla młodzieży u nadawcy komercyjnego. Po długiej analizie analizy również pedagogów, środowisk naukowych, nadawca tak zmienił, dostosował dostosował swój, swój serial, swój, swój cykl, że te elementy pedagogiczne wypracowane tak, zostały, zostały uwzględnione i dzisiaj można powiedzieć, że, że jest to no, taki no gdyby był kontynuowany i też przez, w, w przypadku innych audycji naśladowanych byłby to, byłoby to rozwiązanie y, przykładowe, że, że nasze zastrzeżenia, które mówiło o, o pewnych wypaczownych y, wizjach rzeczywistości y, y, zostały wzięte przez nadawcę pod uwagę i scenarzyści zaczęli tak opracowywać swoje historie, żeby one zawsze były miały morał, żeby zawsze miały ten taki wątek pedagogiczny pozytywny. To pan profesor Kachlecki się w to angażował i można powiedzieć, że, że i również środowiska naukowe i Krajowa Rada prowadziła naprawdę szereg opracowań. Więc takie rzeczy nie dotyczące tylko reklamy prowadzimy i te opracowania też możemy udostępnić. Dziękuję bardzo, bardzo chętnie. Czy mogę jeszcze, pan, bo pan poseł Pudę jeszcze chciał czegoś, do, o coś dopytać, wtedy poproszę pana profesora, dobrze? Bardzo proszę, pani Szanowna pani przewodnicząca, Szanowni Państwo, otóż istnieje w, w zasadach rynku taki zakaz, który dosyć sprytnie wiele firm omija. To jest zakaz reklamy żywności dla dzieci do lat 12. Tak naprawdę chodzi o to, że te reklamy nie mogą być adresowane bezpośrednio do tych, rzeczy, do tych dzieci, ale wiemy doskonale, że duże koncerny omijają to w dosyć łatwy sposób. Otóż pod reklamą innych zdrowych produktów, najczęściej jakiejś marchewki, wody mineralnej czy soku, promują rozwiązania, które później, jak się okazuje, w tych centrach sprzedaży stają się czym innym. Po prostu można to wymienić na hamburgera, można to wymienić na frytki i tak dalej, i tak dalej. No jest problem taki, w, który, w którym rozumiem, że pan, pan przewodniczący ingerować za bardzo nie może, bo reklama jest tak sprytnie sformułowana, że co do zasady ona jest zgodna z prawem, ale no jednak buci kontrowersję ta wypowiedź, że chcielibyśmy dążyć, aby można było przerywać programy podczas ich emisji, czy to w postaci kina familijnego, czy każdej innej bajki z, 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 nie no bajki też bo to chodzi o po, podobne rozwiązania jak jest w kanałach zagranicznych z tego co zrozumiałem z początkowej części wypowiedzi nie, ale pana tam są, tam przewodniczącego jest do 30 minut czyli programy nie nie nie, nie, no, dołuż, nie tak niż ale, 30 ale w pierwszej części wypowiedzi pan sugerował że tak jak w kanałach typu Disney my będziemy się jakby zwracać do ministerstwa z takim podobnym rozwiązaniem chyba że coś źle zrozumiałem jeżeli chodzi o tą reklamę można odsłuchać to co pan powiedział, może źle zrozumiałem natomiast ja mam takie pytanie dosyć istotne. Otóż w tym sprawozdaniu, chociaż ono jest bardzo krótkie i łatwo go przeczytać, w roku 2018 państwo rozpisali, że liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na nadawców wynosiła 14. Rozumiem, że to jest informacja prawdziwa. A później w dwóch podtytułach, pod w pierwszym akapicie ponadto to 12 nadawców wystosowałem wezwanie do zaniechania emisji reklamy jednej z firm ubezpieczeniowych, a w drugim akapicie jest do 18 nadawców wystosowałem wezwania do zaniechania emisji reklamy napoju energetycznego, o czym pan był łaskaw powiedzieć. A moje pytanie brzmi, od czego zależy, czy pan nakłada karę finansową? A od czego zależy to, że Pan wzywa do zaniechania emisji reklamy w przypadku firmy ubezpieczeniowej albo napoju energetycznego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najpierw pan przewodniczący. Tak, tak jeśli chodzi, od projektu. czego to zależy, czy jest wezwanie, czy, czy kara, no to są decyzje i to jest jakby wachlarz i, i, i możliwości tak, przewodniczącego, a tutaj tak jak mówiłem, chodziło o szybkość. E, gdybyśmy toczyli postępowanie, to e, to postępowanie trwałoby pół roku i po pół, pół roku emisji tej reklamy, a tak w ciągu godziny po prostu nie mieliśmy tej reklamy. No chyba, chyba korzyść dla, dla ochrony odbiorcy jest tutaj ewidentna, stąd nie wszczynaliśmy postępowania. To, to było raczej jako przykład takiego szybkiego działania sprawnego, które, które, które umożliwiło bardzo, bardzo skuteczną reakcję, a celem jest nie ukaranie, tylko zablokowanie tego typu reklam. Natomiast jeśli chodzi o, o zjawisko, z którym, o, o którym Pan Poseł powiedział, to jest to zjawisko, które rzeczywiście, aha, jeśli chodzi jeszcze o wizerunek dzieci, pamiętajmy, że z reklamą mamy, a szczególnie, szczególnie wielu produktów adresowanych albo wykorzystujących tę grupę jak jeśli mówimy o dzieci to mówimy w skali globalnej, to znaczy, po pierwsze, nie dotyczy one tylko reklamy polskiej, ale globalnej, międzynarodowej kampanii reklamowych, a po drugie, dotyczy wszystkich nośników, podczas gdy Krajowa Rada zajmuje się reklamą w mediach elektronicznych, czyli w radiu i w telewizji. A co z billboardami, co z, z innymi nośnikami, które w ramach tych kampanii globalnych są wykorzystywane, na to też musimy zwrócić uwagę. Mówiąc o tym, że pewne regulacje są interdyscyplinarne. I dobrze, że pan poseł o to pyta, bo właśnie w tej kwestii występowaliśmy do zespołu inter... znaczy parlamentarnego dotyczące reklamań suplementów diety. O to, żeby podjąć pracę w tym zespole, nawet daliśmy projekt zmian w ustawie, o to, żeby zająć się właśnie tego typu e, samo współregulacją, która by ograniczała działania. E, zarówno od strony reklamy w mediach elektronicznych, jak i też zobowiązała nadawcy, producentów suplementów do takich do takich praktyk i to można zrobić tylko w ramach, w ramach tego typu zespołów, ponieważ one tak naprawdę nie dotyczą tylko i wyłącznie działań Krajowej Rady, nie dotyczą również tylko i wyłącznie działań Ministerstwa Zdrowia, bo tutaj jesteśmy w stałym kontakcie. No myślałem właśnie, że wspólnie zrobimy, dlatego do Pana kierowałem pisma w tej sprawie. Mamy projekt i ustawy, i projekt zmian w ustawie, i projekt rozporządzenia, a również projekt kodeksu samoregulacyjnego. W związku z czym y, uważamy, że y, wprowadzenie mechanizmu współregulacji, czyli dania narzędzia w ustawie do tego, żeby taką, y, żeby Krajowa Rada, Brała udział w takim, w takim postępowaniu współregulacyjnym plus wypracowanie kodeksu, mogłaby ograniczyć między innymi praktyki, o, którym, o których mówi pan poseł, bo to jest wykorzystywanie marki. My mówimy o tym, i to rzeczywiście jest nowa, nowa tutaj sprawa, jeśli chodzi o reklamę, która może być adresowana do dzieci. Czy to jest marka, czy znak towarowy, czy, czy pewne symbole, którymi opatruje się produkty? I rzeczywiście można reklamować produkty bardzo pożyteczne i zdrowe, a sprzedawać z, tą, z tym samym logiem zupełnie inne produkty, i to jest trudne do, do w tej chwili do do, 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 do do zabronienia, natomiast w naszym projekcie również na to zwróciliśmy uwagę. Mało tego, wspólnie ze środowiskiem producentów wypracowaliśmy taki kodeks, który eliminowałby takie zachowania. Więc więc tutaj bym zachęcał do współpracy i większej aktywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, panie profesorze. Ja chciałem tylko w nawiązaniu do pytań i uwag, które zgłosiły Panie Przewodniczące, Pani Sobecka i Pani Śledzińska-Katarasińska, przypomnieć, że w roku 2016 rozpatrywała Komisja Petycji, Sejmowa Komisja Petycji, dwa wnioski dotyczące sporządzenia zapisów prawa w sprawie uniemożliwiającej występowania dzieci i nastolatków w telewizyjnych, radiowych, prasowych reklamach komercyjnych oraz zakazujących kierowania reklam komercyjnych do dzieci i nastolatków. Było to rozpatrywane przez tę komisję, która to w końcowym posiedzeniu 22 lutego 2017 skierowała takie zobowiązanie skierowane do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, aby te sprawy były tam ujęte. Jest ta decyzja czy postanowienie. Komisji Petycji i w odpowiedzi na to, ponieważ nie było to wprowadzone do zapisów ustawowych, ten właśnie Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy opracowała, jak to oni określają w swoim piśmie, w wyniku bliskiej współpracy Rady Reklamy i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji projekt karty ochrony wizerunku dziecka w reklamie. I ten projekt z listopada 2018 roku, w ostatnich dniach były jeszcze przekazane takie propozycje korekty ze strony Krajowej Rady, jest, zawiera właśnie te wymagania, które miałyby się być stosowane przez reklamodawców, przez nadawców. No i w ten sposób byłoby, pomimo tego, że nie jest to zapisane w ustawie i nie można tutaj powołać się na zapis ustawowy, to jednak. Jeśli to jest taka samoregulacja tego środowiska, to zobowiązania dotyczące aktorów dziecięcych w reklamach, że będą właśnie w, tych, w tym wieku, który chroniony jest od niemowlęctwa do 12 roku życia, tylko w szczególnych przypadkach mogą występować, gdy odzież trzeba pokazać, no to wiadomo, że na tym, tej sytuacji. To chciałbym przywołać, że taka procedura, była już stosowana, wnioski, które były tutaj podane, zostają w taki sposób, być będą regulowane w ramach samoregulacji. Natomiast na jedną sprawę, która tutaj może w dyskusji nie wyszła, ale warto o niej wiedzieć, pomiędzy reklamami często nadawca nadaje ogłoszenia nadawcy, a w nich informuje o tym, co jest przygotowywane, jakaś audycja, film. O godzinach, w godzinach, już tych, których dzieci małe nie oglądają programów, czy nie dla nich jest zapisany. 16 lat, na przykład, film. Będzie wyświetlany po 20.30. No i wówczas w takim spocie, jakby reklamowym czy ogłoszeniowym, pojawiają się sceny, które są wyjęte z tamtego filmu, ale żeby zainteresować odbierających to ogłoszenie, no są często drastyczne. Takie rzeczy też wychwytujemy i one tutaj nie są wyraźnie określone, ale ostatnio zauważyliśmy, że coś takiego występuje i stąd czynane jest postępowanie także wobec takich nadawców. Takich spotów ogłoszeniowych nie można umieszczać, nie powinno się umieszczać w okresie chronionym dla dzieci, yy, i pomimo tego, że film i tak będzie wyświetlany ze oznaczeniem 16, od 16 lat, ale spot będzie wyświetlany wcześniej. To jeszcze chciałem uzupełnić. Dziękuję bardzo. Z góry dziękujemy za materiały. Na pewno będziemy wracać wtedy do tego tematu jeszcze przy okazji omawiania sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i z utęsknieniem czekamy. Rozumiemy, że to nie jest już do, w gestii Krajowej Rady na tę ustawę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, czyszczącą ustawę nie możemy się doczekać, ale pewnie to też będzie moment, żeby wrócić do tych tematów dzisiaj poruszonych. Dziękuję bardzo gościom, dziękuję wszystkim Państwu. Zamykam posiedzenie komisji.